Dzień dobry. Cześć. Cześć. Słuchajcie, dość nietypowo, zaczniemy. Jest to dzień pierwszy. Kolejnej przygody Bungie. Kolejnej przygody Bungie. Wczoraj zadzwonił Rafał Pasternak i zapytał się, dlaczego Gino nie odbiera kolejny raz od niego telefonu. No ale ja miałem telefon przy sobie i zadzwonię do Gino. Da. Dawid Rzet bierze z doskoku walkę. 5 tygodni przed galą. Z pasutem, ponieważ Wad Stoja po prostu się wycofał. No i co? K1 w małych, także będzie ciekawie. Coś nowego, ja jestem zadowolony, cieszę się. Oczywiście wczoraj jak dostałem propozycję, pierwsze co telefon do mojego ukochanego trenera. On mówi, bierz to, 5 tygodni, 4 tygodnie zapierdalania, tydzień regeneracji, wszystko będzie grało. No i co, dzisiaj jesteśmy na pierwszej konferencji Fame MMA 18, bo 19, 20, 18, pierwsza konferencja, nikt nie wie, moja mama nawet nie wie, pozdrawiam ją serdecznie. No i co? No nic w sumie, widzimy się potem na konferencji, to jest tak wrzucone, będzie sklejone tam w jakimś vlogu z całej walki. Vloga, z całej tak. Przygody. Patryczek jest oczywiście ze mną, bo Bungie jest zawsze wszędzie razem, za co mu serdecznie dziękuję. Tak, mam nadzieję, że się już widzimy, jak jest 2-0. No właśnie, troszkę odmóżdżenie od tego komputera i treningów. Każdy mi mówi, że jestem mega młody. No bo jesteś. Duży jest, co? A mnie to tam jebie, czy on duży, czy nie. No ja, to jest taka ekipa, nagrałeś taka, to jest ekipa? Sorry, Twitch od mi. Do widzenia, na razie. Performance mu się zjebał, smutny jest. Stoję, ale teraz nic nie mam. Nie wiem, chyba przebiorę Czarka za Ludka Zielonego, żeby go mogli wklejać. Chciałbyś, co? Tak jechał i tak kurwa nic na mnie nie będzie miał, ale... Aż wyszedł z bity. Nie działa. Tak myślisz, że tak będzie, co? Nie, no jestem przygotowany. No żeby pasut nic nie zdążył przygotować? Nie. Mamusiu, tatusiu, błagam. Jestem przygotowany na to. No właśnie. Ale tata żyje, tylko nas zostawił. A ja... No i nic dziwnego. Nie no, kurwa. Tak szczerze, jak mówiłem to Walczu Dagat, mi się wydaje, że to będzie pełny dystans i decyzja. Na moją korzyść. Ale chłodna głowa. Chodź, idziemy, bo nie mam siły. Dzień dobry widzowie, jest godzina 12:30. Czwartek, wyjeżdżamy właśnie do Łodzi. Jestem totalnie nieogolony. Bardzo ciężki tydzień za mną. Pod względem treningów było troszeczkę lżej, ale od poniedziałku mam wyjęte totalnie węglowodany z diety, więc czuję się jak się czuję. Dzisiaj konferencja, jutro ważenie i oczywiście w sobotę gala. Jestem pewien, że zrobiłem więcej roboty w 5 tygodni niż przez 3 miesiące, które się przygotowałem do swojej poprzedniej walki. Jestem z siebie dumny, jestem z siebie zadowolony. Pomimo tego, że mogłem sobie podejść olewczo do tematu, bo wziąłem walkę na 5 tygodni, powiedzieć sobie, dobra, będę sobie trenował na luzie, to bardzo ciężko trenowałem. Finalne efekty zobaczycie, mam nadzieję, że zobaczycie wygraną moją walkę, znaczy mam nadzieję, jestem przekonany, jestem tego pewny, że to będzie wygrana walka. No i co? Waga dzisiaj pokazała 98,2, zostało nam 200 gram tak naprawdę. Tutaj moja wspaniała dziewczyna Agatka już nam przygotowała jedzenie do ładowania się. Jest z nami Alan Brat, chłopaki do nas oczywiście Kuba i Bandura dojadą w dniu jutrzejszym. No i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Mogę powiedzieć na ten moment, że jestem z siebie dumny, a jeszcze bardziej będę dumny, jak ta praca odda w sobotę i sutonator zostanie rozniesiony. Ej, weź moją chłopie taką rudą brodę. To wygląda, jak to mówiła moja babcia, jak zapałki powbijane w gówno. No nie, ogolimy się w hotelu. Pokażę wam, o, zrobimy mój daily routine. Znaczy nie daily, tak co dwutygodniowy routine. Dzisiaj mam jeszcze tylko sałatkę. Zjadłem rano jajecznicę z dwoma pomidorami i wieczorem mam tylko sałatkę. Łódź Double Tree by Hilton. Ustawiam miejsce docelowe Double Tree by Hilton Hotel Łódź pod adresem Hongkong. Super. Ok, ok. Dojeżdżamy, no niestety autostradą szybko się leci, ale no tutaj klasyczna zabawa, jak się wjeżdża do Łodzi, 20 km 40 minut. Jakiś kurwa. To za stara M4. To? No wiem, że to jest najnowsze. Panie, kurwa! Ty chyba nie wiesz, co mówisz. Nie wiem, właśnie wiem, dlatego chciałem ci trochę, wiesz, dogryźć. Co, spalimy gumę? Tu i będzie na ciebie? To ja ty pal. Zaparkować gdzie? Dobra. Ja raz to zrobiłem przed hotelem na Fejmie i dostaliśmy fakturę za czyszczenie kostki. Tak? Ile? 8 koła. A to. Se odpuścimy. Dla jednego palenia laka. Pojedziemy w nocy. Oj, bardzo mi wypięło korka. Powiem ci szczerze. Dzisiaj mam jeszcze tylko jeden posiłek. To jest sałatka. No i orzeszki, 50 gram orzeszków.
Nie mam siły się podnieść, szczerze. Oglądam Majora. Chuj widać pewnie tą rudą brodę. Przepraszam wszystkich, których obrzydzam na tym filmie. Nie widać taką mężczyznę. Nie? Kurwa, bo był Barbera, nie było terminów, miałem iść tutaj przyciąć. Miał być ten baskat. Zaraz będzie. Baskat miał być wąsik, wszystko miało być przycięte. Oglądam w CSGO. Nie mam siły, nie? Jak sobie jeszcze pomyślę, że mam tylko jakąś sałatkę, jest to już w ogóle, to jest tragedia. Dobra, 98 mamy limit wagowy. Nie no, to jest jakiś żart? Co to kurwa jest? Dlaczego to pokazuje tak? Ale rozumiem, że się sama wyłączyć i wyzerować? Kilo? Co jest? Dobra, jest zero. 68 kilo. No zmieściliśmy się w limicie, miało być 98. Ej, ale o co chodzi? Ej, może przez drogę ona się zepsuła. No. Tu jest też kilo. A zobacz, wyciągnij z tyłu baterię i włóż. Mega dobra. No bo zawsze to działa. Ej, nie, ona się coś zjebała. No nie, no dobrze teraz ważysz. Dobra, jem. Idziemy zaraz 2 weeks, kurwa, routine. Najpierw broda czy włosy? Właśnie nie wiem. Chyba broda najpierw. Nakładacie piankę, 3 okrężne ruchy. Kurwa, jest to golić rzeczywiście. No to kurwa jest tak zajebane, że... No mówię, wagę zrobisz, jak się ogolisz, tyle zejdzie tych... No weź! Czekaj, bo może to syfa. Au! No dobra, nie. Kurwa, jakie zebranie, się dziwnie czuję. Się golić nie można. Musisz tak klapać? Hej. Powycieraj teraz to lustro i tutaj po wszystko sprzątaj. A to nie jesteś w domu, kurwa, te! Jak się nie przyjemnie, to i będzie korzystać z tego, jak to jest wszystko takie zalane. Ja nie będę, tylko będę tu zęby był. Patrz to. Ja chyba sixpack. Agata, odejdź, bo światło zasłaniasz. Agata, odejdź, bo teraz będę robił partię brzucha. Ej, nie, nie, bo lepiej jest tak. No nie, lepiej, właśnie groźniejszy jesteś, jak jesteś łysa. Teraz wygląda, jak stary dziad, bo ci włosy od połowy głowy zaczynają. Drugą stronę się odwróć. Patrz, idę po ciebie. Nigdy nie siadajcie. Białe włosy lecą. Ja w ogóle nie widzę różnicy. No i witam! Już troszeczkę inaczej. Jedziemy na drugą konferencję Fame MMA 18. Relacje z moim przeciwnikiem w hotelu bardzo miłe. Bardzo miłe, chyba zmądrzeliśmy obydwaj. Ale nie wiem, kurwa, boję się trochę na konferencji. Pasut może zezłomować drugi raz. No ale zobaczymy. Na razie jedziemy, mamy 5 minut do hali. I co? Chyba tam za dużo nie będzie, bo tak naprawdę my mamy pewnie ostatni panel, więc będziemy chwileczkę sobie czekać. Pewnie jakieś urywki będą. Urywki, przebitki takie malutkie. Ja nie chciał, ja nie chciał, ja nie wiedział! Ty kurwo jebana, przed walką takie czułstwa! Od przygotowania motorycznego, Gatuno. Kolega kurwa, nie twój trener na pierdol. Jadąc do Poznania, stawiliśmy kluczyk na dachu. Czemu ty mnie nagrywasz? Super robota jest, podoba mi się. Kontrola. Co kurwa nagrywasz? Zbieram brudy. Jakie kurwa brudy? No nic, zaczyna się nasza część. Na to w chuj patrzę. Czy możemy zaśpiewać wszyscy razem? Tekst jest taki. Nowej Polski to oblicze, nie żartować poza Twitchem. Nowej Polski to oblicze, nie żartować poza Twitchem. Uwaga! Tylko czarek. 3, 4. Nowej Polski to oblicze, nie żartować poza Twitchem. Dziękuję. It's good. Siemano! Nie ma pierdolenia, nie ma gadania. Ej nie, serio, ja cały czas siedziałem i miałem w głowie sobotę, nie? Ale śmiesznie, podoba, to mi się podoba. Tu gratulacje dla Roberta, bo nawet powiedziałem to dla Arka Tańculi, że w tym jest dobry i to powinien robić. A nie udawać poważnego. Auto, ale nie, jakby nie było tej całej sytuacji i odjebałby akcję z autobusem, się popłakał. Biorę ten plakat, bo on mi się akurat serio podoba. Znamy jeszcze. Nie, bo tu właśnie z Patrykiem jesteśmy. Ty, no ale kurwa wyglądam jak sołtys. Jak szef jakiś. Jak sołtys. Wyszą te plakaty, powiedz może zależy. Ty, no sołtys, no fuck. Zawijam to do domu. Bardzo dziękujemy za pierwszy dzień. Zakończam oficjalnie akcję czwartek. Wszystko się udało. Widzimy się jutro rano na bazie. Widzimy się jutro rano. Żegnam państwa. Chodź, już się Dawid zbiera. Dzień dobry. Uwaga zrobiona jest. 97,4. Wyspałeś się? Jo. Ja też się wyspałem. Ja w ogóle nie mogłam spać.
Brydle. Wczoraj jeszcze w nocy to już tego nie widzieliście. Tutaj proszę bardzo, bo Alan brat mi pościł słuchawki. Robiłem wizualizację, że już jestem w oktagonie. Dobrze wczoraj na konfie był już ten oktagon, bo było go sobie tak łatwo wyobrazić. No i przegrałem. Nie, było dobrze. Wszystko jest okej. Okay. Ubieramy się i jedziemy na dół. Ej, chyba już chcesz być, wysportowany. Ty jedziesz na zero, my jedziemy na pierwszy. Nie, ja też tam jadę. Dlaczego nie, ty nie jedziesz na ważenie. Bo? Bo tam chodzą chłopaki bez koszulek. No. A, no to dobrze, no to ty możesz. No ale na... Ale co, no ja mogę bez tego. No to wyjadę, to co to ja idę w ogóle? No pogrzać to. Ale no to się pogrzeje w minutę, no to przecież to będzie zimne zaraz. Nie, nie będziesz mną rządził, bo tobie wszystko wolno, a mi nic. Nie, tak. Nie idziesz na ważenie. Dobra, bez koszulki jest. Bo wszystko spoko, wszystko pięknie, ale dalej nie możesz zjeść kebaba. Już teraz pogodno, co tam zbiorę. 97,800. Ładujemy. No co? Zrobione wszystko. Pa, jednorazowe pali. Ja bym chciał być takim przygotowanym, żeby sobie teraz wypalić. Agatka, ty pójdziesz teraz przygotować, a ja idę na to. Pływać se tam. No ale ja idę tak serio, chcę siąść po prostu, tak wiesz. Ale to chociaż zjedz najpierw. Biorę gumisie, AirPodsy, muza i wie. A to ja też idę sobie nogi pomoczyć. Ale to nie jest kurwa kałuża jakaś. No to jest blisko w Berlinie. Kasza jaglana, mleko, miód, banan, jabłko, cynamon. Ale zajebista. Dawidix. Ale bandzi oddało. Witam was serdecznie. Właśnie tutaj kupiłem mieszkanie w Łodzi. Tutaj mamy piecu, cześć. Żygasz mi się w chujce teraz. No, właśnie, nie, nie powiedz, że się nie pływa! Ty mnie nie chlap, ty mnie nie chlap, mam telefon. Ale czekaj, żeby się żygać, co? No musiłam. Zaranka owsiana, o kurwa. Przestań. Owsiana wyleci. Czekaj, czekaj. Wody trochę może, co? Lepiej? Miałem już tak. Czułem, że jest tyle od Żyków. Przysięgam, miałem ochotę stanąć się z Beł też na leżak i powiedzieć, że podkupię ten leżak. Ale fajnie było, fuj. Jedziemy po twoją. Co ty gadasz? On pierdoli takie kocopoły, że to jest koniec, nie? Za każdym razem mocna prowokacja w celu motywacji, moi drodzy. Motywacji. Jestem dzisiaj z Maćkiem Turskim. Witam, witam. Godzina 17, wyjazd, media trening, piątek. Michał Boxel Baron. Człowiek, który już nie rzuca cienia zupełnie, ponieważ tak ogromnie schudł, że na jak idzie w słoneczny dzień, to nawet go nie widać. A tutaj jest ze mną Ginold, który dzisiaj idzie po śmierć na face to face w trakcie ważenia. Znaczy... Na face to face. No cześć. Ty w klapkę pojechałeś? No. Streamuję. Twitch. Słyszałem o tym Twitchu, ale czy nie... Gram, zaczynałem od grania w gierki. Grałem w gierki. A potem założyliśmy kanał na YouTubie. To mamy 600 tysięcy subskrypcji. I co? I tak robimy bańkę wyświetleń na filmy i tak sobie... No muszę w takim razie zaobserwować, co już tak jest. A to akurat robimy takie rzeczy, że mogłoby się spodobać, bo my nie jesteśmy żadne takie family friendly lizanie dupy. Tylko my robimy jakieś takie challenge głupie, wiesz. Bo ja to prowadzę razem z Bandurą, to mamy ten kanał. Myłeś sobie kiedyś Jakubem w galerii zęby. Jakub to jest duży palec u stopy. Myłeś kiedyś... No, przy ludziach. Ale za to kiedyś w pomarańcze koleś stripteaser tańczył do takiej dziewczyny. No. I tylko za takim ręcznikiem, to tak, takie najebane, tak pod czołem pokazałem, tak, i zdjęłem majtki w spodnie przed tą pomarańczą. Aha, nie, że mam czerwony ryj, też się mnie na czerwonego ubrać. Kurwa, bo jest takie ćwiczenie, co mi w chuj nie wychodziło ogólnie. Tragedia była. Robiliśmy takie szybkościółki, a potem były takie te. I robiłem to tak, tak komicznie, że trener to z pizdy nie mógł. Ja bym zróbmy to. To może trener pas i małe te. I będzie na pas kopał po prostu. No, godzina pasternaków. Tak, ja już wiem, dlaczego wujek cię wziął do federacji. Tu ma być rodzinny biznes. Aha, no może tak. Jak u Soprano. No. Mamy w ogóle FMA zmienić nazwę. Na pasternak kąpany. Ginold też spora. Dawid, Ginold, rzeźnik, limit umowy do 98 kg. 97,800, a więc limit wypełniony. Zapraszamy na face to face. Jest na scenie, no. Spoko.
Spróbujmy raz jeszcze. Jesteś w pokoju. Zaczyna się niebezpiecznie, także może już... Może na koniec, jeszcze raz spróbujmy face to face, ale więcej spokoju. Ja nie zadzieram głowy jak ty. Łamałeś na Tinderze, co? Jak tutaj jest dziwnie. Będzie zajebiście. Ale miałem takie, wszedłem i tak uczyłem takie... Słyszałem taki głos, taki... Nie, dobrze jest. Co? Jutro kurwa rozruch rano. To wszystko, kończymy dzień drugi. Hi. Robiłem akurat wizualizację. Jak tam? Nic, spałem chyba z 11 godzin. Spałem, wykąpałem się. Jest leciutki stresik, czuję na brzuszku taki niepokój. Ale robiłem sobie właśnie wizualizację walki. Będzie dobrze. Tak, zajdzie, dobrze. Później się jeszcze prześpię, to mi jeszcze tak zajdzie. Możemy pójść do trenerów jak chcesz. Pyszne śniadanko. Ojej. Tak, obsłużyłeś kurwa all inclusive, kurwa trener dostał plakietkę całą, a kurwa starszych panów się tak traktuje, że ja nie mam. Agata, czy mam? Trener musi zdjęcie zrobić. Przyszedłem, się dobrze czujesz. Dobrze, ale dzisiaj tak się obudziłem podstresowany. To dobrze, nie? Agata, co mówisz, dobrze, że zdrowie ze strony, nie? Ostatnio nie był i widzisz, jak się męczył, kurwa, nie? Nic, widzimy się na treningu i dojdziemy odpocząć. Witam. Jest stresik. Zupełnie inaczej niż przed tą pierwszą walką. Ale może to i dobrze. Tak jak trenerzy powiedzieli w pokoju, że dobrze, że jest stres. Serdecznie. Witam serdecznie. Jedziemy na próbę generalną. Nie robimy żadnych zdjęć, bo musimy już jechać. Ja już chcę, żeby Agata poszła, żeby mi się zakończył wkręcać mental walki, bo jak... Agatki nie będzie. Nie, to chodzi o to, że po prostu ona mi przypomina jak o rodzinie, o bliskich i wiesz, tak, patrzę na nią i myślę na przykład, a jakby się noga potknęła, jak ona na to zareaguje i tak dalej, więc jak jej nie będę widział, to będę taki, wiesz, już ale bardziej... Ale spokojnie, ci mną nie przejmę. Ale nie, no ogólnie jest dobrze. Kurwa, dobrze chyba na tym treningu, to tak jak byłeś. Dobrze było. Na spokojnej głowie. Chłopie, jak wejdzie ta akcja, nie wiem czy to nagrywałeś, z tym wyskokiem z kolanem. Tak. Bo to jest na start. Jak to wejdzie, jak on by na przykład chciał we mnie wbiec i się rzucić z łapami i ja bym go trafił tym kolanem, to jest chłopie 10 sekund i jedziemy do domu. No ale to trzeba mieć bardzo duże szczęście. Takie baba nie. Ale no, mam większe emocje niż przed pierwszą walką. Jakby mnie najbardziej przeraża, tak jak pracowałem z psychologiem sportowym, mnie najbardziej przeraża, bo ja nie umiem przegrywać. Ja nie umiem sobie wyobrazić, że ja mogę przegrać. Nie umiem sobie tego wyobrazić i to jest dla mnie taka abstrakcja. To wzbudza we mnie największy strach, że ja nie umiem sobie tego wyobrazić nawet, że ja mógłbym przegrać. Więc ja tylko muszę wygrać i to chyba jest tyle. A co wy tu już robicie? Chyba akredytacji przyjechałem, bo potem się nie będzie szarpać, bo i tak teraz się potem trzeba poszarpać, tak? To jest wygrywa. Serio. Mam takie przeczucie hazardysty. Dawid, cześć! Witam. Sam powodzi się, to mało powiedziane, ale komornik mówi do mnie. Walczyłeś na Sejmie? Tak. Ile raz? Raz. Dwa. Super, no to już masz przynajmniej za sobą i wiesz, jak to jest. Ale stresuję się bardziej niż przed pierwszą. Tak? No, rano tak jak wstałem, to wiesz. Pierzasta gej w strachu! O Jezu! Co? Ej, pojebamy sobie. Ej, dobra, oglądałem wywiad, jak twój tata był. No. Jesteś kurwa 1:1 twój ojciec. Ej, staliście i tak samo się bujaliście na boki. Widziałeś to? Nie. Chłopie stali, odpowiadali i obydwaj się bujali w tym równocześnie tak samo na boki. Identyczna gadka, naprawdę. Ale w chuj fajny, naprawdę. Ty robisz krok w tył i od razu atakujesz, nie wypuszczasz gościa z podkładu. Kilka tutaj porad cennych dostałem od Don Diego, bo jednak K1, więc kilka bardzo ciekawych i miłych porad do mojej walki. I co? Zaczerpnęliśmy kilka cennych porad od... Wydaje mi się człowieka, który chyba najbardziej w tej hali będzie doświadczony, jeżeli chodzi o K1, czyli Don Diego. Zero kalkulowania, nie ma czegoś takiego jak bijesz cios, że myślisz w trakcie bicia ciosu, że ten cios może nie wejść. Masz do końca bić, ciągnąć nogę, mówi wali ci loa, walisz prawą kontrę. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić Ginolda i życzyć mu zwycięstwa dzisiejszej walce. Nie, dziękuję. Chociaż walczy z moim przyjacielem Pasutem. No ale inni przyjaciele trenują mnie. No wiadomo. No właśnie. Wszystkiego dobrego.
Daj mi spokój, ja to kurwa odzywam ryka. Nie będziemy Ginoldowi zawracać głowy. Losowo samo Ginold mi się chce ryczeć. Idziemy zjeść. No i widzimy się po walce. To jest ostatni raz. Jeszcze ja. I dajcie spokój, kurwa. Skoncentrowany, masz wejść skoncentrowany. Masz chcieć zrobić robotę, zajebistą robotę. Będziesz chciał zacząć, tak jak zacząłeś, to zaczniesz. Tylko kurwa ważne, żebyś robił wszystko kurwa zdecydowanie. Jeżeli się zawahasz, to nie robisz. Idziesz w bok. Twój jest taki kurwa plan, że chcesz to zrobić, czujesz się z tym dobrze. Puszczasz go, biega i spierdolniecie, nie? Odchodzisz w bok, przepuszczasz go i mocnym boksem zatrzymasz kurwa i frontami. On jest cały do otwarty, midlami. Tak, no właśnie. Dawaj, 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 daw
głęboko, jeszcze głębiej. Jeszcze. Głębokie, jeszcze. Głębokie. O cały czas. Kolana na flanie. Kolana na flanie. Jesteśmy z tobą! Edzino, jesteśmy z tobą! 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 Pasuj na deski! Ej kurwa! Pasuj na deski! Pasuj na deski! Ej kurwa! Pasuj na deski! Dino, 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 tego pojedynku sędziowie punktowali jednomyślnie. Jednogłośnego zwycięzcy. Dawid! Dino! Dzięki! Mamy to kurwa! Mamy to! Mamy to kurwa! Kurwa! Z czego mołem? Z tym do ludzi, kurwa! Go! Idziemy. Ja pierdolę, nie? No zjebałem się na nim łapu, ale miał... Jest no 3-4. Złamanie trzeciego i czwartego palca i trzeba, jak dojedziecie, to ortezę, żeby mu załatwić. Wiesz, że ja 5 minut przed wyjściem do oktagonu myślałem, że przegram, że mnie znokautuje, ale szedłem i on do mnie powiedział powodzenia. I ja tak słyszę, o ty kurwo, powodzenia, że ja ci dam. Porozmawiałem z Pasutem, wyjaśniliśmy sobie wszystko. Woda jest i tak dalej. Doszliśmy, porozumiemy, no po prostu. Jak facet sobie wyjaśniliśmy. Także dziękujemy za walkę. To wszystko, co widzieliśmy na tym performance. Piki, cieszymy się, wszystkiego dobrego pasu, wracaj do zdrowia, dziękujemy bardzo.